witam was ponownie. Jest ze mną... Agnieszka Musiała. Która wciela się oczywiście w... Hienę Warwicka. Hiena Warwick. Co ciebie skłoniło do przybrania takiej mrocznej... takiej postaci, takiej budzącej grozę takiego dzikiego zwierza? Jest to coś innego, coś nowego. Poza tym bardzo lubię tę postać, szczególnie lubię skórkę. Podejrzewam, że nie jest to twój pierwszy cosplay, zważywszy na to, jak profesjonalnie jest wykonany. Jak długo zajmujesz się cosplayem oraz ile czasu zajął ci ten kostium? Jak długo go robiłaś oraz jak długo się tym zajmujesz? Pierwszy strój zrobiłam w listopadzie. Był to raczej strój zrobiony w 2 dni, więc to była jakość średnia. Później zrobiłam drugi strój, zrobiłam go w nocy. Także ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest mój pierwszy strój na poważnie. I zajęło mi to gdzieś miesiąc, dwa. Miesiąc, dwa. A największe wrażenie robią te oczy, ogólnie wciąż robi wrażenie, ale aż ciarki przechodzą, jak się w nie spogląda. Co ci posłużyło do zrobienia tych oczu? Oczy akurat zamówiłam u innej cosplayerki, u Szapi. O. Ona odlewa kamyczki z rybicy i zamontowała mi LEDy. Podłączyłam je i mamy świetny efekt. No, efekt jest piorunujący, aż boję się patrzeć, naprawdę. Jeżeli cosplay ma robić efekt, to twój robi efekt niesamowity. Trochę żal, że tylko drugie miejsce, bo przypomnijmy, w konkursie cosplayu nasz Warwick Hiena zdobył drugie miejsce, a właściwie zdobyła, aczkolwiek nawet przez chwilę nie sprawiała wrażenia, że jest kobietą. Naprawdę świetnie wczuwasz się w postać. Czy przygotowywałaś się jakoś do tego występu? Muszę powiedzieć, że nie przygotowywałam się. Myślę, że wielką rolę sprawiają te mięśnie, że nie wyglądam jak kobieta, bo wbrew pozorom noszę najmniejsze ubrania, jakie są. A jeśli chodzi o taniec na występie, to spojrzałam, jak Warwick tańczy. Ktoś zawołał, żeby zatańczyć i nie mogłam się oprzeć. Powiem tylko tyle. Występ był znakomity i naprawdę zrobiłeś wrażenie na wszystkich, na jurorach też na pewno. A tak ogólnie, jak długo grasz w League of Legends? Jeżeli grasz rankingowo, to w jakiej dywizji? W League of Legends gram od początku pierwszego sezonu i aktualnie nie mam żadnego rankingu, ale w poprzednim sezonie miałam platynę 5. Bardzo ładny wynik. Dziękuję. A poza League of Legends, jakie jeszcze produkcje masz na oku albo ogólnie grasz? W co jeszcze grasz oprócz LoL'a? Gram w Hearthstone'a, gram w Iona, World of Tanks. I myślę, że to są takie główne, w które pogrywam. A takie mniej sieciowe coś? Mniej sieciowe nic. Czyli głównie jesteś dostępna online. Dokładnie. A jak podoba ci się ogólnie cały event Intel Extreme Masters? Jak oceniasz wszystko, co widziałaś przez te 3 dni? Muszę powiedzieć, że przez to widziałam mało, ale no myślę, że organizacja jest dużo lepsza niż w poprzednich latach. Ja jestem ogólnie zadowolona. Okej, okay. To bardzo się cieszę, że ci się podoba. Dziękuję ci serdecznie za wywiad, aż się boję uścisnąć te szpony. A z wami widzimy się w następnych materiałach.